Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan. Skarczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 311 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: Patch 261A na konsolę, Sprzedaż biletów na BlizzCon, Wynik finansowy Blizzarda za pierwszy kwartał 2018 roku, Problemy z Diablo 1 na BattleNecie, Aukcja rekwizytów z filmu Warcraft oraz ama Davida Brewika. Posiadacze Ultimate Evil Edition na konsole Xbox One oraz PlayStation 4 mogą od kilku dni cieszyć się nową łatką oznaczoną numerem 261a. Zmian nie doszukamy się zbyt wielu. Największą z nich jest dodanie do gry zwierzaka z okazji 20. rocznicy premiery pierwszego Starcrafta. Oprócz tego wyeliminowano również kilka pomniejszych błędów w rozgrywce. Do tegorocznego bliskonu jeszcze daleko. Ale jeśli zastanawiacie się nad wycieczką do Kalifornii, to pamiętajcie, że już w najbliższy czwartek o godzinie 4 w nocy czasu polskiego rozpocznie się sprzedaż biletów na ten zacny event. Przypominam, że jego koszt to 200 dolarów. Kilka dni temu Blizzard zaprezentował wynik finansowy za pierwszy kwartał 2018 roku. W dokumentach wspomniane są wydarzenia takie jak duże zainteresowanie preorderem Battle for Azeroth w World of Warcraft nowym rozszerzeniem do Hearthstone'a, evencie Overwatch Retribution czy turniejowej Overwatch League. Brakuje informacji o wielu innych grach, takich jak StarCraft, HOTS czy oczywiście Diablo. Kilka dni temu jegomość o pseudonimie Stench reprezentujący serwis Trister.am, zrzeszający osoby grające w pierwszą część Diablo, utworzył na forum Blizzarda wątek, w którym opisuje obecny, bardzo kiepski stan Diablo 1 na battlenecie. Gracze borykają się z wieloma problemami technicznymi sięgającymi połowy lat 90., do których dodać należy lagi, problemy z uruchomieniem gry na współczesnych systemach operacyjnych, a ostatnio nawet brakiem możliwości utworzenia nowych gier. Graves bardzo kulturalny sposób poprosił Bliza o interwencję, podnosząc argument, że StarCraft 1 doczekał się zremasterowanej wersji. Warcraft 3 i Diablo 2 otrzymują okazjonalne patche, a Diablo 1 pomimo swojego legendarnego charakteru nie może doczekać się zmian. Czy akcja portalu tristr.am przyniesie jakieś realne zmiany? Ciężko powiedzieć, ale jeśli darzycie Diablo 1 chociaż niewielką sympatią, to wpadnijcie na forum, do którego linka zamieszczam poniżej, i napiszcie kilka słów poparcia dla tej zacnej inicjatywy. No, takiego newsa jeszcze nie było. W dniach 14-25 maja odbędzie się licytacja rekwizytów oraz kostiumów wykorzystanych w blizzardowym filmie Warcraft. Są to dokładnie te same rzeczy, które mieli na sobie aktorzy w filmie, można zatem liczyć na naprawdę wysoką jakość wykonania, no i oczywiście na pozerski szpan, że nad naszym łóżkiem wisi tarcza, którą twoi kumple widzieli na filmie w kinie. Link do serwisu aukcyjnego znajdziecie poniżej, miejcie jednak na uwadze, że jest to poważna, ogólnoświatowa aukcja i ceny wielu rekwizytów mogą być liczone w dziesiątkach tysięcy dolarów. Chyba od miesiąca albo i dwóch niemal w każdej tygodniówce wspominane jest nazwisko Davida Brewika lub innego twórcy pierwszej i drugiej części Diablo. Tym razem David otworzył w serwisie Reddit wątek Ama, czyli Ask Me Anything, czyli po polsku zapytaj mnie o co chcesz. W bardzo długim topiku możecie przeczytać wiele pytań zadanych Davidowi przez graczy i równie wiele odpowiedzi. Możemy dowiedzieć się na przykład, jaka była największa wada Diablo 2 do czego służy sławny klejnot na czacie, o planach na drugi dodatek, zamianie klasycznych battle.netowych czatów na wirtualne miasto oraz filmowych planach Davida na 20. rocznicę premiery Diablo 2. I to wszystko w dzisiejszej 311. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. A na koniec rzućcie okiem na tą elegancką szkatułkę na biżuterię zrobioną za pomocą drukarki 3D i przypominającą znany Wam zapewne dar Rama